W sumie tak, a chciałem wam się pochwalić jednym komentarzem, bo przeczytałem dzisiaj jeden komentarz bardzo ciekawy. Mianowicie jedna osoba mi napisała, tylko zobaczę sobie, bo to były komentarze, które już odpowiedziałem. Jeden z widzów napisał mi, życzę szybkiego powrotu na tron. I mu odpisałem, spełniło się, czytam ten komentarz z kibla. W tym momencie nie wiem, czy on mi życzył faktycznie spięcia się na sam szczyt, jeżeli chodzi o hierarchię streamerską, czy żebym kurwa sraczki dostał. Różnie można odebrać różne wiadomości. Założenia są już takie, jak widzicie w tytule, czyli... Takie założenia. Męskie nasienie można użyć zamiast lukru. Co kurwa? Słuchaj, Krystonek Pl, co to za pytanie? Męskie nasienie zamiast lukru to jest obrzydliwe i kompletnie niestosowne. Śmiać mi się chce, że o to pytasz. Jak możesz takie rzeczy w ogóle rozważać? Skup się na streamie, a nie na takich idiotycznych pytaniach. Nigdy w życiu, kurwa, do ciebie nie przyjdę na tłusty czwartek. Zapamiętaj to sobie. Nigdy. Słuchajcie, to tak, założenia na dzisiaj są takie. Najpierw trzeba by zrobić tego pierwszego questa, którego mam do zrobienia i jeszcze nie zrobiłem. Mianowicie muszę pokonać 10 pillagerów, także najpierw się zajmiemy tym zadaniem. A kolejne, czym bym się chciał zająć, to jest właśnie zrobienie domu, no i przygotowanie jakichś zaklęć. Popatrzyłem sobie też właśnie na te modyfikacje, jak ona działa, jeżeli chodzi o te zaklęcia. No i na przykład trzeba spotykać takie wieże, jak tutaj jest jedna. O, to jest też jedna z rzeczy, którą mam do zrobienia. Czyli wejście na magiczną wieżę, znalezienie jakiegoś maga, który tu będzie, ale to nie jest magiczna wieża. Żartowałem. Krystonek PL asked me, co zrobić, jeżeli zawiesiłem się jajami na maszcie? Co kurwa? Proszę o szybką odpowiedź. O, to takie proste, jak odnalezienie skarbu na wyspie. Wystarczy zwołać załogę, zafundować im sztorm na pokładzie, a potem spróbować przeskoczyć na statek przeciwnika, by uwolnić swoje jaja z opresji. Ale pamiętaj, kiedy już się uwolnisz, koniecznie świętuj to rumem i gawędą o swoim szalonym wyczynie. Kurwa, ja bym w wiadomościach to puszczał o 19:30, że uwolniłem się jajami z masztu. Człowieku, co ty pierdolisz? Kto tak nie miał? No właśnie. Się boję ludzi, którzy tak nie mieli. A dodatkowo, słuchajcie, odblokowałem już możliwość dołączania do giveawaya, żeby ludzie tutaj mogli zgarniać pieniążki. Wykrzyknik giveaway macie przy czacie, w sensie na czacie możecie napisać. Oczywiście to działa tylko i wyłącznie na Twitchu. Przypominam wszystkim osobom z YouTube'a, z Kika, żebyście przyszli na Twitcha, bo tam właśnie są nagrody do zdobycia. Tak jak właśnie możecie zgarnąć stówkę. I tam możecie sobie kliknąć w link. Jedna wejściówka kosztuje 25 tysięcy punktów, ale obliczyłem, że samym oglądaniem, bez żadnego ruletkowania, bez zabawy w gambling, możesz to wbić w półtorej tygodnia? Znaczy, no, można mieć mnie w tle, dokładnie, można mieć mnie w tle, tylko to musi być... Kurwa, to jakiś niedźwiedź. To musi być tak, żeby też, wiecie, zaliczało was. Wyciszenie streama, no niestety nic nie daje, musi być chociaż 1% tego dźwięku. Tutaj byłem i nie zebrałem tych rzeczy, właśnie, bo to są złote jabłka, jest węgiel. Tomato seeds, to mogę też sobie wziąć. I tu była jeszcze jedna skrzynia, w której też miałem jakieś... Jest jakaś tunika, jest chlebek. I tutaj nic więcej ciekawego nie ma. Czy tu jest jakieś wejście na górę? Jest, dobra. To zanim tam, to ja sobie zjem golden apple, żeby mieć jakąkolwiek regenerację. Zjem sobie chlebek. Ale mnie dopierdoli. Dobra, mam go. Albo on mnie ma. O kurwa, idzie. O kurwa, on idzie. Ale robię go, w ten sposób go zrobię, patrz. I to go ładnie chrupie. Elo, pa! Dojechał go mój zombiaczek. I teraz dostanę... nagrodę w postaci jakiś geometric, name tak to nie, iron ingoty, stone sword, ale to jest taki ise. O kurwa, oni strzelają, ty!
Tłuczcie ich tam, tłuczcie. O kurw... Jak on mi wyjebał? Węgiel to był? Iron Nugget, dobra. Buraczek, o buraczka sobie zjem od razu. Żeby był nowy rodzaj pożywienia i mamy sadzonkę. Nie przemyślałem, czy wcześniej będę miał sadzonkę. Dimes? O! Kolejny achievementik. Planów na domek na razie nie mam. O kurwa, tu jest rajd. Ty! Ale w sumie to dobrze! Bo tu się pojawią pillagery. O kurwa. Mana. Jestem ciekawy, czy oni się będą też zaliczali do tego. Jeden na 10. Ty, zaliczają się! O kur... Ajajaj. Aha! O, dobra, to jest jakiś mag! O cholera, jakiś kurwa. Opowiedz historię niemego Michałka, co tak żuł gumę, że oślepi. Co za nonsens. Nie mam czasu na opowiadanie takich naciąganych historii. Skupmy jaki się na naciąganych? Streamie i zróbmy coś pożytecznego, zamiast tracić czas na takie głupoty. Włącz ja znam tę historię. Skupmy się na działaniu, ziom. Kręć się w swojej głowie i kontroluj to, jak prawdziwy rebel. Ja wam opowiem tę historię. Koniec. Straszna historia, prawda? Ale z jakim morałem? No i co chciałeś, kurwa, porespić? O kurwa. Ej! A, bo ja już mam, no dobra, rozumiem. Czyli dlatego, że ja już miałem wcześniej zrobiony ten miedziany, to mogę sobie teraz zrobić ten. I pytanie, czy mi starczy złota? Tu mam 48. I chyba na tym moje złoto się kończy. O, pojawiła się kolejna fala rajda. W ogóle widzowie, wpadłem na nowy pomysł cenzurowy, cenzury twitchowej. Bo... Jak wiadomo, P-word jest zabroniony, prawda? Ale znalazłem substytut. Jak ostatnie zaklęcie po angielsku jest, no wiadomo, tajnym szyfrem, czyli spell, to pomyślałem sobie, to jest w ogóle zajebisty koncept myślowy, nie? Wiadomo, P-word kończy się z końcówką DAW, nie? Ale jest jeszcze inne określenie, kiedy kończy się na drill. Jak sobie poczytałem, to też jest to też jest sformułowanie takie, które jest uważane za obraźliwe. Natomiast któż by miał coś do powiedzenia do Bedrilla? No przecież to jest piękny Pokémon, tak? Który żądli. Ale rozkminiłem, co? I tak myślę, do jakiego poziomu by tutaj to zacząć kopać. Dotąd mi się wydaje, że będzie w porządku. Jeszcze tylko tego dyrta się pozbędę. Czekaj, dużo mam go? O kurwa. X_Xinex_X 100 zł. Ale symbolicznie mogę zarzucić. Kurwa, to jest symbolicznie jak do koperty księdzu na ten, na kolędę. O, to nawet fajnie wygląda. Dzyrz2237 ask me, czy Hunter byłbym przeciwnikiem w piciu rumu? O, musiałbym sięgnąć daleko w arkana pirackiej przeszłości, by opowiedzieć ci historię o Hunterze i rumie. Dawaj. Być może pewnego razu
Podczas sztormu na morzu Hunter stanął twarzą w twarz z beczką rumu, która zmieniła jego los na zawsze. Co ty gadasz? Ale czy byłby przeciwnikiem w piciu rumu? Tego nie wiadomo, ale pewnie byśmy się świetnie bawili na pokładzie podczas szalonej libacji. Kręć się w... pijackim amoku. Ale odpowiadając na twoje pytanie... beczka to za mało. Czy to jest magiczna wieża? Bo jeżeli to jest magiczna wieża, to tutaj będę miał szansę na znaleźć... Ty, to jest chyba magiczna wieża. To ja tutaj mogę jakieś spele znaleźć. A tu wyżej powinien być mag. Albo maga już rozjebałem. O! Nie wiem, ile to ma cooldownu. Aha, to... O, czekaj, ty, ja rozumiem, to ja mogę tym cały czas uderzyć. Bo ja muszę to przytrzymać. Dobra, to idę do tej magicznej wieży. Skrzynia... Ktoś mówił, że piwnica, dokładnie. Mogę to otworzyć normalnie? O kurwa. Sam się pierdolnął. A, dobrze! Dobrze! Epic Ink! O kurde! Tu pozwala na epickie zaklęcia, żeby robić. I zdobyłem jeszcze... kolejny Cone of Cold. Tylko tym razem on jest na levelu pierwszym, a ja na levelu drugim. Ale jeżeli będę miał dwa na poziomie drugim, to mogę sobie skraftować poziom trzeci. Czyli to tutaj była ta piwnica. Okej, okay. I gdzie tutaj jest jeszcze skrzynia? Tutaj. O ja pierdolę, kolejny epik. Wisp Scroll. Poison Arrow, ohoho! Blaze Rod, złoto! Kolejny Arcane Essence. No i świetnie. Dobra, ja tutaj wrócę na pewno, bo... jeszcze muszę poodkładać trochę rzeczy. A może kurwa dam radę wszystko? Into Fire, kolejny jeszcze achievement wleciał. Dziękuję za podpowiedź, że coś takiego było. O kurwa, undead army is approaching from the south. No idą, idą, faktycznie idą. Jest, jest tak jak powiedzieli. Czekaj, przebiegnę się tak, żebyś mógł go jebnąć. Dobrze. Spooky scary army pokonana. Victory, proszę bardzo. I teraz... myk! Obszarową po jajach. No i git. Mam własne więzienie. My own prison, jak to śpiewał Creed. Taki zespół bardzo fajny. Kacę was. Do następnego. Trzymajcie się. And yo.